Apple, Google, ExxonMobil. Wszyscy znamy te nazwy. Choć każda z nich jest warta setki miliardów dolarów, w rankingu największych firm w historii nie znalazłyby się nawet na podium. Czym zajmowały się przedsiębiorstwa, przy których obecni giganci wydają się mali? Choć dziś może to dziwić, założona w 1602 roku holenderska kompania wschodnioindyjska zbudowała swą potęgę na handlu przyprawami. Pod koniec XVI wieku Europa rozkochała się w pieprzu, goździkach, kminku oraz gałce muszkatołowej. Holenderscy kupcy wpadli więc na pomysł, by całymi statkami sprowadzać je z odległej Azji. W połowie XVII wieku kompania całkowicie zdominowała handel morski między Europą a Dalekim Wschodem. Dysponując flotą ponad 150 statków kupieckich, 40 okrętów bojowych i 10-tysięczną armią, europejska firma była prawdziwym władcą Oceanu Indyjskiego. W 1637 roku wartość kompanii wynosiła 78 milionów guldenów holenderskich. Gdyby uwzględnić inflację, dzisiaj byłoby to prawie 7,7 biliona dolarów, co niemal dorównuje PKB Niemiec, Francji i Hiszpanii razem wziętych. Nagły upadek firmy nastąpił dopiero pod koniec XVIII wieku, gdy Holandia przegrała serię wojen z Wielką Brytanią. Najpoważniejszym rywalem koncernu była brytyjska kompania wschodnioindyjska. W 1600 roku królowa Elżbieta przyznała grupie wpływowych kupców monopol na prowadzenie handlu na wschód od przylądka Dobrej Nadziei. To w praktyce było pozwoleniem na znacznie więcej. Brytyjska kompania mogła zawierać własne układy polityczne, wypowiadać wojny, zajmować terytoria i pobierać podatki. Choć posiadała o połowę mniej statków niż Holendrzy, w szczytowym momencie utrzymywała 200 tysięcy żołnierzy i kontrolowała łącznie ponad 250 tysięcy kilometrów kwadratowych lądów zamieszkanych przez 90 milionów ludzi. Jeszcze inny rodzaj gospodarczej potęgi prezentowała założona przez Johna Rockefellera Standard Oil Company. Wykorzystując luki prawne, ta utworzona w 1870 roku korporacja potrzebowała zaledwie ćwierć wieku, by opanować ponad 90% rynku paliwowego w USA. Na przełomie wieków zaczęła też eksportować naftę do Chin oraz poszukiwać ropy na Bliskim Wschodzie. Nie mogąc tolerować monopolu Standard Oil, w 1911 roku Sąd Najwyższy zmusił ją do podziału na ponad 30 mniejszych firm. Rockefeller pozostał jednak najbogatszym człowiekiem w historii. Gdy umierał w 1937 roku, jego majątek wyceniano na prawie 1,5 miliarda dolarów, co dzisiaj równałoby się 250 miliardom, trzykrotności fortuny Billa Gatesa. Łącznej wartości Standard Oil nie da się nawet oszacować.